Witajcie wszyscy fani języka rosyjskiego i rosyjskiego postpunka. Dzisiaj sprawdzimy sobie coś, co nie jest ani nową aplikacją do nauki języka rosyjskiego, ani nową rosyjską postpunkową grupą. Sprawdzimy sobie dzisiaj umiejętności w grze, które nazywa się GeoGuessr, albo raczej GeoStatic, bo tak właśnie brzmi wersja darmowa. Zasady polegają na tym, że aplikacja rzuca was w losowe miejsce na Google Street View. O, jakie piękne miasto. Mam nadzieję, że w latach 90. do niczego tu nie doszło. Er iż Balkan. I wy macie znaleźć dokładny punkt, w którym konkretnie się znajdujecie. Jeśli na przykład przed wami stoi Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, to wy na mapie musicie zaznaczyć konkretne miejsce, gdzie stoicie. Generalnie gra polega na tym, żeby szukać wskazówek w otaczającym na świecie i w ten sposób zgadywać, gdzie się znajdujemy. Nie byłbym jednak sobą, gdybyśmy grali zwyczajny GeoGuessr. Dlatego właśnie wybrałem specjalną mapę, która zawiera wyłącznie Europę Wschodnią. Sprawdzimy, czy dałbym sobie radę odnaleźć się w takiej rzeczywistości. Zanim jednak zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji oraz lajka. Wiem, że większość z was ogląda mnie bez niej. Jednak my zaczynajmy. Nasza Europa Wschodnia zawiera takie kraje jak Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Montenegro, Czarnogóra, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Ukraina. Zdziwiłem się, że nie ma Rosji, ale cóż, łatwiej dla mnie. I muszę wam powiedzieć, że nie mam zbyt dużego doświadczenia w grę GeoGuessr. Grałem w nią jedynie jakieś 3 razy. Tak więc zapewne będziecie oglądać to, jak cały czas popełniam fejle. Ale nic, możecie mi pisać w komentarzach, jak bardzo się nie znam. Tak więc, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na pewno we wschodniej Europie. Generalnie próbuję sobie grać wcześniej i bardzo ważne, żeby znaleźć jakieś lokalne napisy, lokalny język. Lokalny język mówi nam bardzo dużo. Generalnie w tą stronę możemy jechać? Możemy, dobra. No, wygląda to w miarę dobrze, więc prawdopodobnie znajdujemy się gdzieś w Unii Europejskiej. Te bloki jednak są takie ocieplone. Ja bym nawet powiedział, że to wygląda trochę jak Polska. Tutaj nie ma napisów. Dobra. Nie znam się, ale wygląda... Przypomina mi to, nie wiem dlaczego, Estonię. Miałbym niezłego farta, jeśli rzeczywiście bym trafił na tą Estonię. No nic, gdzie my możemy być? Potrzebujemy jakichś znaków albo reklam. Reklamy też są dobrym... Okej, jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce, osiedlowa droga pożarowa. Jeśli ktoś z was mieszka na tym osiedlu, to zostawcie mi komentarz, obowiązkowo. Tak, jesteśmy w Polsce, musimy wyjechać na jakąś główną drogę. Bo gdzieś jesteśmy, ale gdzie konkretnie? Nie mam pojęcia. Wiślana, Kujawska, oh my god. Takie dziwne znaki są. Co to może być za miasto? Na pewno jesteśmy gdzieś w Polsce. To 100%. Chyba, że ktoś... Co jest grane? Czy to jest na czas? Nie wiedziałem, okej. Nie wiedziałem, że to jest na czas. Jeden fail jest mój. Po prostu następnym razem klikam, gdzie mi się wydaje, że jesteśmy. Nie wiedziałem, że to jest na czas. My god. A, rzeczywiście 2:58. Dobra, trzeba się spieszyć. Tu mamy znaki, okej. Znaki. Jesteśmy... Szepkowice... Lubkowice, Czaslawice. Okej, wydaje mi się, że jesteśmy albo Słowacji, albo Czechy. Bo mamy tutaj alfabet, mamy jednak łacinę i nad A była taka kreska i to jest w języku czeskim, tam się zaznacza bodajże akcent. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z którymś z tych państw, na pewno. Tam jest jakiś zamek w ogóle w oddali. Fajnie, jesteśmy na polu. Uwielbiam, kiedy wylosowuje mnie na pole. Chociaż w poprzedniej rundzie byłem w mieście i też nie wiedziałem, gdzie byłem. No ale na pewno byłem w Polsce, to udało mi się znaleźć. 1:58, dobra, mam jeszcze czas, nie wiem. Jedziemy cały czas po tym polu, Boże, potrzebujemy znaków. Czechy czy Słowacja? Jeszcze nie mam pojęcia, nie będę strzelać. Strasznie powoli jedziemy. A, dobra, trzeba klikać na drogę, wtedy będzie szybciej, okej, minęliśmy jakiś znak. Znak, który mi pewnie i tak niedużo nie powie. Sadek. Gdzie możemy być? Jesteśmy w Sadku. Podnikowa Prodejna. Drużestwieni Jadka Sadek. Czaslawice. Choroszeczno. Czaslawice, Boże, 48 sekund. W takim w miarę górzystym terenie. Nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia. Moja wiedza z gry Kingdom Come Deliverance podpowiada mi, że jesteśmy gdzieś w Czechach, więc będę strzelał po prostu gdzieś na Czechy. Mógłbym pewnie zgadnąć tutaj po mapie, patrząc na miejscowości, ale nie mam na to czasu, niestety. Zamykam oczy i strzelam na Czechy. Powiedzmy, że tu. Finish guess. Tak, zgadłem, że jesteśmy w Czechach, ale byliśmy na południu Czech, a nie na północy, niestety. Byliśmy bliżej Brna.
ale zdobyliśmy 3000 punktów, to i tak więcej niż za pierwszą rundę. Wystarczyło, żebym gdziekolwiek strzelił na Polskę i dostał jakieś punkty. No niestety, jest jak jest. Ale tak, bardzo dobrze, że udało nam się zgadnąć. Dziękuję bardzo Kingdom Come Deliverance. Pamiętajcie o tym, że idzie lato, a w lato się jest ciepło i musicie pić wodę, dlatego pijcie wodę. Runda trzecia. Jesteśmy znowu na polu, uwielbiam. Dobra, co tu jest napisane? Lili. To nie brzmi... to nie brzmi jak język słowiański. Lili. Tak mi się wydaje. O, dobra, tutaj mamy. Abia paluoja penuja ruchja rujena. LV. Dobra, LV. Litwa. LV to Lithuania, czyli Litwa, okej. Jesteśmy w Litwie, na pewno. Tylko pytanie, gdzie konkretnie? Jesteśmy gdzieś na wsi, ogólnie mówiąc. Z mojego doświadczenia dojść do miasta na Geogesterze jest dosyć trudne. Albo do jakiejś większej drogi. O Boże, co tu się stało? Co tu się stało? Co to za dym był? Okej. Litwo. Ojczyzno moja. Na pewno będziemy mieć jakieś punkty za Litwę. Ale nie poddajemy się. Pewnie osoby z większym doświadczeniem po prostu by zgadły od razu po znakach, które były na początku. Co tu się dzieje? Jesteśmy naprawdę na jakimś takim strasznym zadupiu, tu nawet nie ma drogi asfaltowej. Idziemy naprawdę powoli. Mamy 50 sekund. Wiem, że jestem w Litwie, ale dokładnie gdzie jestem w tej Litwie to nie mam pojęcia. Niestety. Ale tam są jakieś znaki, może jeszcze się uda, mam 30 sekund. Może się uda. Mam nadzieję, że na tych znakach jest coś napisane, jest jakaś nazwa większego miasta. 25 sekund. Dobra. Penuja. Abia, Wald, my god, nie wiem gdzie jesteśmy. Abia, Klaipeda, 14 sekund, nie wiem, Penuja, co to jest Penuja? 7 sekund, 5, 4, nie wiem, strzelam. Aha, dlatego było napisane LV. Czyli ten drogowskaz, który widzieliśmy na samym początku, pokazał drogę na Litwę, a nie to, że znajdujemy się w Litwie. Z drugiej strony język też mi jakoś nie bardzo odpowiadał do litewskiego. Brzmiał rzeczywiście bardziej jak estoński, bardziej jak właśnie jak fiński. Coś w tym rodzaju, takie niezbyt słowiańsko. No to na pewno. No niestety nie udało się, ale przynajmniej trafiliśmy, że jest to państwo nadbałtyckie. Przynajmniej tyle. No nic. Idziemy dalej. Tylko 881 punktów. Runda czwarta, przedostatnia. Idziemy. Okej. Okay. Jesteśmy w mieście. To jest bardzo dobry znak. Ale dobra, nie będę wam gadać, bo musimy... Mamy tylko 2,5 minuty. Velia Arvatut Elveja. Okej. Okay. Jesteśmy znowu w Estonii. Tutaj też mamy samochód z bardzo pięknym estońskim napisem, którego nie jestem w stanie zrozumieć. Język estoński jest dla mnie... Jak język fiński jest kompletnie niezrozumiałe. No, na pewno Estonia. Na pewno Estonia. Tylko pytanie, czy estońskie wersje nazw miejscowości są takie same jak polskie? Nie mam pojęcia. Ale w jakim mieście jesteśmy? Drogowskazy. O, tutaj ktoś do nas jedzie rowerem. Zaraz, czy minęliśmy ten znak? Tallinn. Skręcić w prawo. To mi dużo nie mówi, ale na pewno jesteśmy w Estonii. Zakładam, że jesteśmy gdzieś w tych regionach, gdzieś w okolicach Tallina. Ragvere. O, tu jest Ragvere. Mamy Tallin, mamy Ragvere. I jeszcze co to? Jeszcze musimy znaleźć Lihula. Okej. Jesteśmy gdzieś w okolicach tych dwóch miast. Nie chcę oszukiwać tutaj, bo mógłbym sobie otworzyć drugą kartę i wpisać sobie, gdzie to jest, ale nie bawimy się w takie rzeczy. Dlatego mam 30 sekund. Nie widzę tutaj nigdzie Lihula. Niestety, kompletnie nic mi nie mówi ta nazwa miejscowości. O, tu jest Lihula. Okej, okay. Gdzieś w tych okolicach jesteśmy. Dobra, udało mi się znaleźć, jest tutaj. Czyli po środku kliknę, mam 5 sekund. Po środku i finish. No, było lepiej niż ostatnio. 4000 punktów na 6000, więc wydaje mi się, że jest dobrze. Bardzo dobrze, że udało nam się znaleźć ten znak i miejscowość, miasto Lihula. I pomógł nam też samochód, który miał na sobie napisy w języku fińskim, w języku estońskim. To są dwa różne języki. Piąta runda i kończymy tą serię. Jedziemy. Znowu jesteśmy gdzieś na wsi. Pośrodku pola. Paliuszko pole. Gdzie my jesteśmy?
Powiem wam szczerze, że jak ostatnio grałem, przed nagrywaniem, to mieliśmy o wiele bardziej zróżnicowane te mapy. Nawet trafiają nam się jakieś państwa z byłej Jugosławii. A tutaj mamy zasadniczo tylko państwa nadbałtyckie. Już dwa razy nam się trafiło. I mam wrażenie, że znowu znajdujemy się w państwie nadbałtyckim. Pewnie jak byłbym mistrzem geogestrów, to by ta poczta by mi coś powiedziała, ale nie jestem, więc musimy znaleźć znaki. Tam były znaki, ale to były znaki drogowe, to nie były drogowskazy. Gdzie możemy być? To nie wygląda jak Polska. Chociaż jak odróżnić Polskę od reszty krajów? Wieś wygląda mniej więcej tak samo. Czuję, że nam się nie uda niestety w tej rundzie zdobyć jakichkolwiek punktów, bo to trwa zbyt długo. Nie, naprawdę, pośrodku pola jakiego państwa możemy się znajdować? O, dobra, weszło, możemy jechać teraz szybciej. Pole nie mówi kompletnie nic. Chyba, że ktoś z was jest rolnikiem i zna jakieś różnice między uprawą pola w różnych państwach Europy Wschodniej. Mamy 20 sekund, gdzie możemy się znajdować? Nie wiem, czy u nas była Białoruś, chociaż czy to jest Białoruś? Nie wiem. Białorusi jeszcze nie było, może dać Białoruś. Chociaż mówiłem, że to państwo z Bałtyku, nie wiem. Strzelam na Litwę. Czy zdążę? Nie zdążyłem. Chciałem strzelić na Litwę. A gdzie jesteśmy zasadniczo? Znowu jesteśmy w Estonii. Trzeci raz pod rząd jesteśmy w Estonii. To była ostatnia runda. Znowu trafiliśmy na Estonię. Niestety. Sprawdźmy sobie, ile zdobyliśmy punktów. Zdobyliśmy 8000 punktów. 8828 punktów. Bardzo dużo ósemek. Tak samo jak mi udało się trafić w niektóre miejsce na mapie, mam nadzieję, że wam uda się trafić w napis subskrybuj, który znajduje się pod filmem. Do następnego.